Witam szanowny grono graczy, witajcie po dość długiej przerwie, 2-3 dni bez filmu. To jednak trochę jest, ja miałem remont, prawie go skończyłem, jeszcze mam kilka rzeczy do zrobienia, ale już powoli wracamy do tego rytmu filmów. Jak zapewne wiecie, Stukov pojawił się, pewnie widzieliście, przeglądaliście gościa. Dość długo się czeka na serwerze testowym, jakieś 3000 sekund, czasami 4. Słuchajcie, postać jest wyjątkowa, bym powiedział. Jest to całkiem niezły frontline, w cudzysłowie oczywiście. Lepiej się nie bić na froncie ze wszystkimi, ale leczący patogen, czyli kół, potrafi tutaj naprawdę namieszać. Tak więc, moi drodzy, idziemy do gry, tak jak widzicie. Piękny taniec odprawiłem, to jest jego skórka właśnie z zestawu. No i po kolei będziemy omawiać sobie wszystkie jego właściwie zdolności, umiejętności i talenty, z tego względu, że ten mecz był naprawdę zryty, bardzo długo trwa, 17 tytułów gdzieś tam miał na Zibo, no wiecie, testówka, prawda? Tak więc po kolei, co w ogóle ten gościu ma w zanadrzu? Ma leczący patogen, czyli rzucamy wirus, który leczy, następnie skażony ropień, jeżeli trafimy wrogiego bohatera, to zadajemy obrażenia. Jeżeli użyjemy naszej cechy, w momencie kiedy wirus jest na przeciwniku, to w tym momencie spowalniamy go, to jest bardzo ważne, i zadajemy dodatkowe obrażenia. No i tu mamy czyhającą rękę, to jest właśnie taki plaszczak fioletowy, który wrzucamy na przeciwnika. Powiem wam, że to jest genialne. Stukov jest genialną kontrą na tutaj naszą diwę. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy ona ma bardzo mało życia na mechu, jeżeli trafimy go naszym czyhającą ręką, no to w tym momencie on nie będzie mógł nic zrobić, ona, z tego względu, że jest wyciszona i nie będzie mogła wskoczyć, wrzucić tą swoją rotację. I w tym momencie wyskakuje bez rotacji z mecha i można ją dobić. Widzicie, zauważcie, te patogeny leczące, one są wszędzie dookoła. Są pewne momenty w tym filmie, w tej rozgrywce, gdzie naprawdę ratowałem życie i leczyłem za straszne ilości obrażeń. Na samym końcu powiem wam, jak ten patogen się kończy, jak wrzucicie jeszcze cechę, to dostajecie takim ładunkiem leczącym właściwie wszyscy, którzy są zarażeni. Tak więc ogólnie on na bazowym levelu, na pierwszym levelu leczy 240 punktów zdrowia przez 4,5 sekundy. Są talenty, które możemy oczywiście spowodować, że będziemy leczyć jeszcze dłużej. On ma dwie R-ki, ale do R-ek sobie przejdziemy na 10 levelu. Więc ogólnie, jeżeli chodzi o jego cechę, to aktywujemy, aby detonować wszystkie wirusy Stukova. Tak więc to jest całkiem fajne. Patogen leczy za 500 punktów, a każdy skażony ropień zadaje 100 punktów obrażeń i spowalnia cel o 70%. To jest fajne. Tak więc, jak widzieliście, tutaj ładna kooperacja. Powiem wam, że jak mamy na przykład Lunarę, albo mamy taką panią, która właśnie teraz została złapana, i mam nadzieję, że to przeżyje, tak jest, dostała patogen, to zobaczcie, jak ona będzie leczona teraz. Praktycznie jedna trzecia zdrowia przez naciśnięcie cechy. Jednakże cecha ma cooldown 16 sekund, to jest całkiem dużo. Trzeba, nie wolno używać tego bez powodu, że tak powiem. Więc całkiem istotna sprawa. Ja się tutaj uleczyłem, nie zdążyłem, z tego co widzę, nasi tam polegli. Ale to była taka pierwsza potyczka, więc spokojna sprawa. No i mamy level 4. Level 4 to jest całkiem interesująca koncepcja, ale na początku jeszcze wam powiem, że ja tutaj wybrałem dla testów, szczerze mówiąc, dotyk zgnilizny. To jest quest na pierwszym levelu, który powoduje, że jak trafimy 20 bohaterów, to skracamy czas skażonego ropnia o 2,5 sekundy, czyli ten wirus na przeciwnika. Na 40 poziomie bohatera skracamy czas odnowienia skażonego ropnia o kolejne 2,5 sekundy i usuwamy koszt w postaci many, więc powiem wam, tym ropniem możemy miotać na lewo i prawo, zadając obrażenia i spowalniać, i możemy ich spowalnie przekazy. No i powiem wam, że same pozycjonowanie się Stukova to jest coś genialnego, z tego względu, że jak zapewne wiecie, możemy przekazywać ten patogen leczący jakiejś tam postaci, więc jak widzicie, wy też możecie przekazywać ten patogen, więc właściwie jak walczymy razem, no to trzymamy się razem, jak jest Stukov, tak jak Lucio praktycznie, albo tak jak Auriel. Właściwie musimy być blisko postaci leczącej, żeby ten patogen ładnie się przenosił. Chociaż sami możemy być takim przenośnikiem i starać się mniej więcej latać tam wokół postaci. Jak widzicie, ten patogen ciągle tutaj lata i całkiem fajnie to wyszło.
Tutaj Murki straci w ogóle jajo, musi się lekko wycofywać, ale ta Jaina jest za daleko, nie mogłem do niej dojść, nie miałem many, więc to się źle na niej skończyło. Tam Xul gdzieś tam lata, powiem wam, też problematyczna sprawa. Xul też się zmienił, Xul, powiem wam, świetny jest, w szczególności na szkielety. Okej, i teraz słuchajcie, na pierwszym levelu ja wybrałem właśnie dotyk znielizny. Fajny jest miotacz kolców, to jest pierwszy talent, gdzie spowalniamy wrogów 20% na 1 sekundę i atakujemy z dystansu. Oczywiście jego uderzenie jest niezłe, bo praktycznie później zadajemy 500 obrażeń jednym uderzeniem, a uderzamy bardzo rzadko. Więc takie uderzenie w Murkiego to, powiem wam, niezła sprawa. Szybko znosimy go, jeżeli chodzi o jego życie. Ale obrażenia tutaj spadają przy tym talencie o 50%. Więc dość lipa. Na czwartym levelu, który minęliśmy już, ja zdecydowanie wolę wybierać cechę, czyli wychwyt zwrotny tak zwany. Czyli detonujemy leczące patogeny i zrobimy questa, to w tym momencie skuteczność leczenia biowyłącznikiem wzrasta o 50%. To jest dużo, to jest naprawdę sporo. 50% to wow, i to jest chyba najlepszy talent obecnie na czwartym poziomie, jeżeli chcemy naprawdę skutecznie leczyć. To jest pierwsza rzecz. Mamy jeszcze talent na czwartym levelu, kiedy leczący patogen jest aktywny na pierwotnym celu, zapewnia mu 50 punktów pancerza fizycznego. Więc jeżeli mamy jakieś wale po drugiej stronie albo autoatakerów, to ten talent też jest niezły, pancerz fizyczny activated. Bardzo, bardzo ważna sprawa. Mamy przywracanie też many na tym poziomie, ale zobaczymy na level 7, bo przeskoczyliśmy właśnie na 7 level i przy okazji demolujemy tam przeciwniku, jak widzicie. Ostre wejście do Xul, elegancko próbował coś zamknąć, ja wrzuciłem patogen na przeciwników, jeszcze leczę naszych. Świetne to jest. To jest coś niesamowitego. Okej, jajo padło. I tam chyba nie zdołaliśmy ich zatrzymać. O, dorwał patogena, ale ja nie mam, jak widzicie, cechy, ale widzę, że tutaj Valera elegancko wskoczyła, wykończyła przeciwnika. Tak więc Xul, tu się wycofujesz powolutku, a ja omówię siódmy poziom talenty. Na siódmym poziomie, słuchajcie, na W, czyli pierwszy talent, mamy zwiększenie zasięgu skażonego ropnia, czyli o 100%. Czyli możemy bardzo daleko rzucać tym ropniem. Kolejna sprawa to jest w zasięgu ręki, zwiększa zasięg czyhającej ręki o 50%, czyli to wyciszenie nasze, to co teraz właściwie używam. Ja właściwie tutaj nie zostanę długo, trzeba się wycofać, bo tutaj biegające murki, biegające gdzieś tam dziwne rzeczy robi. Łaknienie. Każde trafienie wrogiego bohatera czyhającą ręką skraca jej czas odnowienia o pół sekundy, maksymalnie do 6,5 sekundy i przywraca 5 punktów many. Powiem wam, że to jest fajna synergia, jeżeli byśmy chcieli zrobić na przykład na wyciszenie przeciwległej drużyny, w szczególności, że tam jest taki fajny talent, gdzie rzucacie to E i praktycznie nie musicie przy tym stać. Przez 1,5 sekundy to się utrzymuje. To jest całkiem niezłe. Zauważyłem, że wyciszamy przeciwników, idziemy dalej i przez chwilę na przykład taka Divya nie może rzucić tego swojego przeklętego mecha. Tak więc ja chyba tutaj eksploduję, tak? Nie zdążyłem użyć, nie miałem cechy. No to źle. I 10 level, za chwilę sobie omówimy. I mamy tutaj jeszcze coś takiego, co ja wybrałem, chirurgiczna precyzja, czyli na 7 poziomie, ostatni talent, detonacja dokładnie jednego skażonego ropnia oraz dowolne liczby leczących patogenów za pomocą biowyłącznika, czyli cechy, skraca czas odnowienia biowyłącznika do 5 sekund. Ważne, bardzo ważne moim zdaniem, czyli musimy patogen trafić patogenem. I mamy skrócony czas odnowienia cechy. Ważna sprawa. Na 10 poziomie, słuchajcie, potężne pchnięcie. Nasz przeciwnik, drugi Stukow, wybrał właśnie pchnięcie. Ja wybrałem okrutną chłostę, z tego względu, że ona świetnie odrzuca wrogi team, ale co jest jeszcze ważne, odrzuca, słuchajcie, detonację mecha. Możecie sobie bez problemu tego mecha odrzucić od teamu. Miałem taką jedną gierkę, gdzie po prostu to było rewelacyjne, odrzucałem za każdym razem. I myślę, że tutaj też się uda w tym filmie, więc zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda, odrzucenie takiej pani. Na 10 levelu ta chłosta jest potrójna, to jest potrójne uderzenie, zobaczymy, czy ja tutaj to użyję. Na razie patogen został wrzucony, tutaj leczę całą drużynę, ten patogen leczący się przerzucił. Tutaj mnie złapano, o teraz użyłem. Ale jak widzicie, bardziej żeby zrobić secure albo coś w tym stylu. Uważaj, Jaina, uważaj! No nie mam jeszcze tego patogena leczącego. Tak więc tutaj bardzo fajnie Valera do mnie podchodziła, żeby zostać uleczoną. Że, oj, widzieliście właśnie użycie przez przeciwnika, rzucił o ścianę.
naszego gościa. No i Jaina niestety umiera. Ja nie mogłem jej pomóc, nie miałem Patagona leczącego. Teraz właśnie weszło, ale tutaj się naprawdę bardzo złe rzeczy dzieją. Więc wolałem to jakoś odejść stąd. W szczególności jak widzicie, nie mam tutaj w ogóle. Ale teraz wskoczyło leczenie. Jeszcze przekażę ten patogen? Nie, nie przekazałem. Nie użyłem cechy. Trzymam tutaj się troszkę. No nie powiem z tyłu. Ale słuchajcie, następnie będziemy mieć 12 level i właściwie 13. Powolutku przychodzimy tutaj. I tutaj jest taki fajny właściwie talent, że nie wiem czy wiecie, ale Stukov ogólnie to jest fajna postać lecząca, która posiada ceceki. Czyli innymi słowy, właśnie okrutna chłosta, czy potężne pchnięcie, to jest też fajne CC ogólnie rzecz ujmując. Jednakże ma tutaj coś takiego na 13 poziomie pod E, że jeżeli detonacja skażonego ropnia, czyli tego wirusa na przeciwniku, wewnątrz obszaru działania czyhające ręki, czyli eksplodujemy to wewnątrz działania E, no to unieruchamia ten cel na 2 sekundy, czyli mamy tu w tym pewnym sensie jakąś taką kontrolę. O, tutaj użyłem właśnie R-ki, żeby odrzucić przeciwników, żeby przeżyć. No i powolutku, popatrzcie jak ja szybko leczę siebie, bam, i już mam praktycznie 1/4 tam zdrowia mi brakuje, więc powiem wam, no mega jest to leczonko. Ja widziałem na szybkim meczu, też szybkim, tam 22 minuty chyba ten mecz był, Stukov osiągnął 150 tysięcy leczenia. 22 minuty mecz, 150 leczenia, tysiaków jest. Więc powiem wam, wow, powiem wam, bardzo mocny to jest healer w tym momencie. Mam wrażenie, że to będzie kolejna postać, którą trzeba będzie troszkę zbalansować. Bo jednak jest to dobry gość, bardzo, bardzo dobry mi powiedział. Trzymacie się z tyłu, leczycie cały team. Jeżeli ten team dopasowuje się do waszego stylu gry, czyli innymi słowy, że wiedzą mniej więcej jaki jest cooldown patogenów i starają się trzymać wokół właśnie healera, przekazywać sobie ten patogen leczący. O, widzicie, patrzcie, mam mało życia, używam cechy, Bloom ma połowę. Całkiem niezły heal, burst heal zawsze na propsie. Okej, to był 13 level. Tak więc ja obecnie wziąłem cios poniżej pasa, z tego co pamiętam. Czekająca ręka zadaje 150% więcej obrażeń wrogim bohaterom mającym mniej niż 25 punktów zdrowia. Nie, tego nie wziąłem. Wziąłem za to talent, który powoduje, że możemy właśnie rzucić przez 1,5 sekundy. Znaczy rzucić czekającą rękę i przez 1,5 sekundy ona jest na ziemi. Czyli możemy odejść. Nie musimy trzymać tej łapy w ziemi i grzebać. Tylko możemy to rzucić i odejść. To jest naprawdę potężna sprawa. Oj, uważaj Sylvana. Dobrze, że przeskoczyła, dostała patogen, jak widzicie. Mam nadzieję, że zostanie tam przekazany dalej. Nie, jednak nie. Cechy też nie było, więc spokojnie. Jest taka opcja. W ogóle chcę wam powiedzieć właśnie, że jest taka opcja, że jak używamy cechy i patogen leczy, to odnawiamy czas trwania tego patogenu. Czyli innymi słowy, to jest takie leczenie jak Malfurion Overtime, czyli leczenie z czasem, które trwa przez długi okres właśnie czasu, bo sobie tą cechę wrzucamy. Oczywiście możemy chyba tylko raz to aktywować, bo jednak cecha ma 16, praktycznie 16 sekund cooldownu, więc chyba że nam się uda zasetować do 5, jak zapewne pamiętacie, poprzez właśnie talent na 7 poziomie. Tak więc na 13 ja biorę przetrwalnikowe kolce, tak to się nazywa, czyli rzucam E i ona trwa przez 1,5 sekundy. To było na 13 levelu i dochodzimy do levelu 16, bardzo ważnego. Tutaj to była chora walka, zobaczcie co się w ogóle wyprawia. Ja tutaj musiałem się ewakuować troszkę, wlazłem pod ogłuszenie. Cały czas robię questa, zauważcie, 38, już prawie jest zrobiony jeden quest, teraz robię powolutku drugiego questa. Odrzuciliśmy tutaj Murkiego, jego zmasowany atak i przejęliśmy Immortala. I teraz pojawił się właśnie 16 poziom. Ja tutaj powiem wam, długo myślałem co by wybrać, ale myślę, że jeżeli idziemy pod leczenie, to zdecydowanie bardzo ciekawą opcją jest właśnie biowy łącznik. Nie usuwa już leczącego patogenu, tylko przedłużenie tego patogenu. Ale musimy, to jest bardzo fajne, jednakże powiem wam szczerze, że musimy najlepiej na teamowe granie, bo oni muszą wiedzieć to, że oni nie dostaną burst heala.
Po prostu nasz team musi mieć świadomość tego, że czegoś takiego już nie będzie. Następna sprawa, jeżeli chodzi o cechę na 16 poziomie, to jest właśnie na to patrzę. Zwiększa ostatecznie obrażenia skażonego ropnia o 50%. Czyli dodatkowa detonacja ciężkiego pecha z zarzuciem biowyłącznika oślepia cel na 3 sekundy. Ja to teraz wziąłem. Oślepienie, czyli mamy, słuchajcie, mamy tak, wyciszenie na gościu, mamy oślepienie. Całkiem niezłe, mamy właściwie na 10 levelu odrzucenie. Całkiem konkretna sprawa, powiem wam, jeżeli chodzi o tego gościa. Mamy różne rzeczy do wyboru, tak, całkiem fajna sprawa. I mamy unieruchomienie na levelu 13 też, więc do wyboru, do koloru. Możecie się dopasować tak naprawdę do kompozycji przeciwległego teamu, bo pamiętajcie, nie ma czegoś takiego jak jeden słuszny build. Te rzeczy się wszystkie zmieniają bardzo często i lepiej sobie wybrać pod przeciwległy team, niż wziąć build, który ktoś tam poleca i hej, zawsze gram w taki sposób i w taki sposób i nic nie zmieniam. To jest błąd. Słuchajcie, tutaj jak widzicie, Immortal dobija 30% i te 30% tutaj zostaną i to jest 15 minuta i ten mecz mógłby się już dzisiaj, teraz właściwie skończyć, a trwał chyba 35 minut, powiem wam. Więc nie będziemy tak naprawdę oglądać całości, bo to nie ma sensu, bo tam później było już takie bicie się na wyniszczenie bezsensowne. Ja dalej myślę nad talentem, świetnie, nie? Ale zdecydowanie polecam właśnie infekcja oczna, 3 sekundy oślepienia na ten tamten team, na Divę czy tam. No właściwie to oni tam nie mają za bardzo autotek i tak dalej, ale akurat to wybrałem pod Divę, bo mnie strasznie wkurzało. Słuchajcie, mamy jeszcze coś takiego, że leczący patogen może nieustannie roznosić się przez stukowa, ale jego skuteczność leczenia spada o 60%, czyli właściwie biegamy cały czas przez kół i roznosimy nasz leczący patogen, ale on nie leczy za bardzo efektywnie. Mamy super szczep, też na 16 poziomie. Jeśli sojusznik z leczącym patogenem zostanie ogłuszony, natychmiast odzyskuje 250 punktów zdrowia. To też jest bardzo fajna sprawa, jeżeli na przykład w teamie wroga jest Uther, który na przykład będzie nas ogłuszał co 5 minut, albo Muradin. To jest całkiem spoko sprawa, czyli też wybieramy właśnie build pod przeciwnika. Kolejna rzecz, level 20, tu będziemy już za chwilkę. Widzicie, tutaj próbuję leczyć Jayne, gdzieś tam daleko wskoczyła, chociaż ona ma całkiem sporo życia. Udało nam się tutaj bez problemu zdemolować mecha. No i Mencik dostał strzała z ręki i poleciał w świat. Całkiem fajny ten burkalot, muszę przyznać. No i tutaj właśnie było to wejście, to wystarczyło wejść i skończyć. Ja dałem sygnał, żeby wziąć właśnie tego harda i pójść sobie z hardem. A tam na dole jeszcze mieliśmy właśnie, no ale właśnie, no ale tutaj się pojawił Immortal i wszyscy poszli właściwie na Immortala, ignorując już właściwie walkę tam na samym dole. Jakbyśmy tę walkę wygrali, to, a myślę, że tak, więc spokojnie byśmy wykończyli to wszystko. No i tutaj się zaczęła agonia tak naprawdę. Murki tu genialnie wskoczył i nas zdemolował jednym wejściem. Świetne to było i użycie właśnie, odepchnięcie. Powiem wam, że ta ręka jest fajna. Możecie daleko gościa odepchnąć od teamfightu, jeżeli dobrze się ustawicie, to on przeleci przez pół mapy i tak jakby wyłączycie jednego gościa kompletnie z walki. To jest świetne, tylko że ustaw się człowieku tak, żeby nie trafić w żaden murek. To jest wręcz nieprawdopodobne, żeby tak zrobić. Tutaj właśnie pokazuję wam talenty tego Stukowa po drugiej stronie, jak on sobie to zmontował. On właściwie podszedł na początku pod leczenie, później pod E bardziej i pod potężne pchnięcie. I level 20, słuchajcie, właściwie się już zaczyna praktycznie, więc omówmy te rzeczy. Ja wziąłem akurat chłostę, więc tutaj jest fajna rzecz. Na levelu 20, jak tylko wstanę, jak tylko dostaniemy właśnie level, no to powiem wam, że wybór chaosu kontrolowanego, czyli na 20 levelu talentu do naszej erki, jest całkiem ok, bo tutaj dostajemy 3 ładunki, 2 dodatkowe ładunki, czyli będziemy mieli 3 ładunki na użycie naszej erki i teraz nie uderzamy raz, dwa, trzy, nie odrzucamy przeciwników aż tak bardzo daleko, tylko uderzamy tylko raz. Koszt many zostaje zmniejszony o połowę, to jest fajne. No i powiem wam, że
że odrzucamy na maksymalną odległość przeciwnika. Ja tutaj będę używał co chwilę praktycznie tego, hej, 20 level, człowieku, użyj tego talentu, tutaj patogeny rzucam. No i się chyba jeszcze chwilę zastanawiałem nad bioeksplozją, o której sobie za chwilę powiemy. No i wybieram tu chaos kontrolowany i będzie 4, tak jest, 3 ładunki, będzie można teraz miotać tą gigantyczną ręką. No, bez problemu. Tak więc powiem wam, fajna rzecz, taka kontrola w pewnym sensie, macie 3 ładunki, one się dość szybko ładują, więc elegancka sprawa. Bam, 30 sekund mniej więcej. Mniej więcej ładunek. Dobra, jeżeli chodzi o bioeksplozję, czyli ten talent na 20 levelu na samym końcu, to biowyłącznik powoduje również detonację czyhającej ręki, nałożenie skażonego ropnia na wrogich bohaterów wewnątrz obszaru działania ręki oraz wyciszenie ich na 2 sekundy. Czyli niezłe wombo komba, prawda? Ja tego jeszcze nie testowałem, przyznam się. Muszę to zobaczyć, o ładne użycie ręki przez apok, tak? No i ja tutaj właściwie chyba wam pokażę właśnie, w jaki sposób możemy odsuwać tą eksplozję mecha. Ja tutaj podeszłem tak naprawdę, och, kurczę, bezsensownie i zginąłem. Pomyślałem, że właściwie na czym się cofnie, tam Jaina u góry, Valera troszkę będę po lewym, myślę, że oni wrócą tutaj i niepotrzebnie wyszedłem troszkę do przodu. No i właściwie odtąd zaczynamy jedną wielką masakrę. Innym słowy, team nie chciał za bardzo kończyć tego meczu. Ja myślę, że oni chcieli po prostu bić. I wyobraźcie sobie, że od tego momentu, od 20 minuty, ten mecz trwał do 30, chyba 6 minuty. Tak, dokładnie, tam jeszcze 15 minut bitki takiej bezsensownej, więc ja wam daruję po prostu to podejście do tego. No i przeskoczymy sobie na sam koniec. Tak więc, moi drodzy, ogólnie powiem wam, że Stukov jest wow, jest ciekawą postacią, jest healerem, który mi pasuje akurat, bo ja bardzo lubię Malfuriona jako healera, który leczy z czasem. Tutaj dostajemy Stukova, który leczy z czasem, dodatkowo ma różne bariery, ma wyciszenie tuż pod ręką, dosłownie pod ręką. I bardzo fajnie leczy i też kąsa przeciwników, spowalnia tych przeciwników. Myślę, że naprawdę będzie fajnym dodatkiem do Heroes of the Storm. Tak więc dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się do następnego filmu. Ja wracam powolutku do żywych, już kończę remont i w końcu będę mógł sobie usiąść bez problemu i sobie pograć, postreamować. Zapraszam też na streamy, więc do usłyszenia, hej.